dobry, witam serdecznie w telewizji w Polsce.pl. Ja nazywam się Aleksandra Rybińska, a to są gorące pytania. O, Pentagon rozpatruje propozycję Boeinga, który chce dostarczyć Ukrainie małe precyzyjne bomby pozwalające sięgać rosyjskich celów i to nawet 150 kilometrów za linią frontu. No, plusami takiego rozwiązania są kwestie oczywiście ekonomiczne, że dzięki temu, że ładunek ma być przenoszony na powszechnie dostępnych, już posiadanych przez Ukraińców rakietach, cały pocisk ma być relatywnie tani. Więcej broni to jest coś, czego oczekuje Ukraina i czego pilnie potrzebuje. Wołodymyr Zełenski wypowiedział się zresztą na ten temat i powiedział, że spodziewa się, że Izrael udzieli Ukrainie pomocy, w szczególności w zakresie przekazania sprzętu przeciwlotniczego. Tak się jak na razie nie stało i Izrael z tym zwleka, a ze mną w studiu jest już gość Wojciech Biedroń, tygodnik sieci Portal w Polityce. Dzień dobry, Olu, dzień dobry państwu. No właśnie, Pentagon chce dostarczyć, może rozpatruje propozycję Boeinga, żeby takie małe, poręczne, precyzyjne bomby dostarczyć Ukrainie, które mogłyby działać za liniami frontu. Ukraina chce, żeby Izrael przekazał broń przeciwlotniczą. Te negocjacje toczą się od dawna. No ale jakoś to wszystko idzie bardzo opornie. Dlaczego, pytanie? Oj, no tutaj wachlarz odpowiedzi jest ogromny, bo od kwestii politycznych, tutaj w tym przypadku mamy do czynienia z Izraelem, który tradycyjnie utrzymuje poprawne, o może tak ujmę, w dzisiejszych czasach stosunki z Rosją, i te związki między Rosją a Izraelem są naprawdę bardzo mocne. One też wynikają z upadku ZSRR, kiedy setki tysięcy Żydów rosyjskich wyemigrowało do Izraela. Złośliwi ludzie zajmujący się służbami specjalnymi zawsze dodają, że wśród tych kilkuset tysięcy, a mówi się nawet, że ponad miliona osób, które wyemigrowały wtedy do Izraela, było przynajmniej kilka tysięcy agentów GRU. Ale to już zostawię ten ponury skądinąd, to rzeczywiście bardzo złośliwe, ponury i ponury skądinąd żart, ale coś jest w tego typu, w anegdocie. Więc jakby tutaj jest ten kwestia, jest też właściwie operacyjno-techniczna. To znaczy musimy pamiętać o jednym. Przekazywanie Ukrainie ultra nowoczesnych, najnowszych systemów wiąże się z pewnym ryzykiem przejęcia tego typu sprzętu przez stronę rosyjską. Nie tłumaczę tutaj w żaden sposób opierających się przed wysyłaniem broni Ukrainie polityków czy szefów wielkich firm, ale trzeba to też brać pod uwagę. Z drugiej strony Ukraińcy mogą powiedzieć, no dobrze, ale zwróćcie uwagę, że żaden na przykład z nowoczesnych systemów typu HIMARS nie wpadł w ręce Rosjan, prawda? W ręce Rosjan na przykład nie wpadł żaden, nawet polski Krab. Wiemy o jednym przypadku prawdopodobnego zniszczenia przez załogę tego sprzętu, no właśnie w obawie przed przejęciem go przez stronę rosyjską. Więc jakby tutaj się zaczynają jakby stykać bardzo wiele kwestii. Jest też takie powszechne przekonanie i niestety musimy stanąć przed tym problemem części krajów świata i Europy, że może by ta wojna się już skończyła, że może było, żeby było już przyjemnie, a niech ci Ukraińcy tak ciągle nie walczą. No widzimy to ze strony chociażby niemieckiej, że o tym wspominasz, ponieważ pojawił się sondaż dzisiaj w niemieckim dzienniku Die Welt, to znaczy porażający. No, w Niemczech już tylko 48% obywateli popiera dostawy broni na Ukrainę. W marcu było to jeszcze 57%. I także w całej Unii już to poparcie na tej wysyłki broni spadło do 50%. I tylko w Polsce 76% obywateli jeszcze w pełni. No to jest takie właśnie porażające w tym sensie, że rzeczywiście w sumie nie wiem, dlaczego porażające, bo nie powinno nas to jakoś szczególnie dziwić, analizując. Znaczy wynik 50% nie jest generalnie tak bardzo zły. Nie, no oczywiście mogło być gorzej, na przykład mogło być 75% za nieprzekazywanie broni w Niemczech. 36, tak? Mm-hmm. Więc mówię tu To jest oczywistym, że zwróć uwagę, jak działają na przykład takie agentury wpływu Kremla w krajach Europy Zachodniej. Zwróć uwagę, jak nagle antyszczepionkowcy przenieśli się, siodło przenieśli na innego konia i teraz mówią, że przez Ukraińców to mamy za wysoki prąd, nie ma gazu, nie ma ropy i tak dalej, i tak dalej. To jest propaganda, która działa niezwykle sprawnie,
ona nie jest jedyna winna tym liczbom, to żeby było jasne, ale chcę na nią zwrócić uwagę. Ona działa w bardzo dobrym dla siebie momencie, czyli mamy kryzys ekonomiczny, głównie wynikający no jednak z kwestii energetycznych, prawda? No więc łatwo znaleźć winnego. No winna jest Ukraina, broniąca się przed tym Putinem, ale przecież z tym Putinem to możemy rozmawiać. Krym daleko, Donbas jeszcze dalej, co nas to obchodzi? My, nasza chata z kraja, my marzniemy, ropa coraz droższa, gazu nie ma, albo jest po prostu horrendalnie drogi i trzeba szybko przestawić gospodarki na inny tor, a jest to niemożliwe, co każdy chyba rozumie. Więc to wpada właśnie na ten, ta propaganda wpada na ten podatny grunt, no i rośnie, no rośnie jak szalona, prawda, na tym gruncie, żeby nie powiedzieć na tym nawozie, prawda, więc tutaj to jest jedna kwestia. Druga kwestia to taka oczywista nieznajomość zagrożenia rosyjskiego przez mieszkańców Włoch, Hiszpanii, na przykład Portugalii. W Niemczech jest to systemowe, to instytucjonalnie Niemcom wmówiono od 20 lat, wmawiano, że wszystko jest w porządku z Rosją, nic nam nie grozi, w ogóle nie ma problemu. W innych krajach jest to po prostu wynika z tego, że no im dalej od frontu, tym to poczucie zagrożenia to znaczy, oczywiste. Francuzi już się czują bardzo odlegli od Rosji. Ta, Hiszpanii ta. Musi to być jeszcze bardziej ale zasadnicze poczucie. U Niemców i Francji, ja pamiętam, popełniłem chyba nawet taki krótki komentarz w mediach społecznościowych, że Niemcy oddają Polsce te dwa zestawy patriotów z lat 80., no bo oni wiedzą, że ze strony Rosji nic im nie grozi, prawda? No oni wiedzą, to że... są trochę takie, jak to je nazywam, patrioty Schrödingera, tak? No ale jakby ich nie było. I są takie bardzo teoretyczne te patrioty. Już pomijam, że to też by trwało trochę, zanim one by tutaj dotarły, czy pytanie, gdzie one by były, one by też przecież nie, widzę, że ten temat patriotów urósł do tego, że te dwa przestarzałe modele, bo z nimi mamy do czynienia, które oczywiście w całym systemie, prawda, obrony na to są istotne, mają swój jakby wycinek i tak dalej, one nie są w stanie obronić polskiego nieba. No, my nie mamy miejmy mieć złudzeń, te bardziej nowoczesne modele. My mamy mieć ten najnowocześniejszy model. On też, to też będzie trwało, zanim my je otrzymamy, prawda, bo to też nie jest tak raz, dwa, prawda, i wszystko tutaj jest. Amerykanie mają swoje patrioty, które bronią lotniska w Jasionce, prawda, pod Rzeszowem, no bo to też pokazuje, że te kilka zestawów, no one chronią niebo na tym całym obszarze, pamiętajmy, że tam jest baza, tam jest strategiczne lotnisko, prawda, i tak dalej, no ale te dwa Heimarsy nie są w stanie nas obronić. Kolejnym kłamstwem, jeśli pozwolisz jeszcze na chwilę zostać w tym temacie, to jest kłamstwo, które mówi, że gdyby były patrioty, to by się nie zdarzyła tragedia w Przewodowie. To też jest nieprawda. Prawdopodobnie na polski teren spadła rakieta wystrzelona przez system ukraiński, który po prostu uderzył w rakietę rosyjską, czy odprysk, czy część, czy większa nawet część spadła w tragicznych okolicznościach na teren Polski. Te Heimarsy też by nie pomogły, bo gdybyśmy chcieli w ten sposób patrzeć na sprawę, to właściwie co kilkadziesiąt kilometrów powinna stać bateria Patriot, prawda, żeby, no a to jest niemożliwe z oczywistych względów, granica tam jest dosyć długa. Czy ona nie jest ogólnie troszeczkę żenująca, ta dyskusja? Pytam tak na tle tego, co się dzieje na Ukrainie. No teraz mamy doniesienia przez ostatnią dobę, prawda, znowu setki rakiet spadło na ukraińskie miasta. System energetyczny właściwie już nie działa w wielu miejscach. Ukraińców czeka bardzo ciężka zima na mrozie i bez prądu, bez wody. I na tym tle mamy idiotyczną dyskusję. Trwającą już tydzień. Zupełnie histerycznym tonie z powodu propozycji nieprzemyślanej niemieckiej minister obrony. O czym nawet niemieckie media piszą, prawda? Która pisały. Chciała sobie PR-owo troszeczkę poprawić wizerunek. Nic więcej. Wiesz, to wczoraj rozmawialiśmy z Romualdem Szeremietiewem tutaj w tym studiu i pytaliśmy go o tę sprawę i on też mówi, że to jest zabieg PR-owski. On nawet podawał przykłady nawet polskich działań sprzed wielu lat, nie żyjący już minister Szmajdziński kiedyś wymyślił, że będzie jakaś wielka operacja z NATO, Polski i jego wojska, mieli w tym uczestniczyć Niemcy. Niemcy się obudzili, jak to przeczytali. Są takie momenty, kiedy trzeba dla PR-u coś zrobić. Ja to tak odbieram. Ty wiesz najlepiej, jak słabą prasę ma minister obrony Niemiec, generalnie ten rząd w Niemczech. W związku z powyższym przypuszczam, że takie działania, ja nie chcę też wchodzić w teorie spiskowe, jestem daleki od nich, ale są sugestie, no coraz głośniejsze, że może to było wbicie tego patriota w mrowisko, przepraszam, no tego kija w mrowisko, po to, żebyśmy tu Polaczki, prawda, znaczy, toczyli zbędną dyskusję. Biorąc pod uwagę niekompetencje szefowej niemieckiego MON-u, nie wiem, czy sięgnęłabym aż po takie
po takie podejrzenia, ale faktem jest, nie chcę, że... Wiesz, dlatego ja też nie chcę teorii spiskowych mnożyć, natomiast coś w tym jest z tym PR-em, prawda? I z tym, że nie było to przegadane, co nie zmienia faktu, że w moim zdaniem w kwestii informacji, kanału informacyjnego, tłumaczenia tego przez polskie władze jest też wiele nieścisłości, no i też niestety wiele błędów. No, niemieckie media wczoraj donosiły, że pani minister obiecała ten sam zestaw patriotów Very High Readiness Joint Task Force NATO, czyli takiej grupie szybkiego reagowania. Zapomniała już o tym, kiedy oferowała je nam. No ale... Oj tam. Właściwie każdy popełnia błędy. No pytanie to oczywiście dla Ukrainy teraz. No Rosja wydaje się gdzieś tam macia swoje linie, gdzie się okupuje. Czyli... rozumiem, że chce przeczekać zimę, co można z tego wywnioskować? I czy teraz nie powinna właśnie do tej wiosny ruszyć zmasowana akcja wyposażenia Ukrainy w uzbrojenie? Zdecydowanie tak. No, pamiętajmy o generale Mrozie, prawda? Czyli który będzie pomagał i przeszkadzał i Rosjanom, i Ukraińcom. Rosjanie jedyne ofensywne działania toczą w rejonie Bachmutu, ale one są to gdzieś tam po kilka miesięcy, o kilka kilometrów posuwają. Straty ogromne. Mówi się nawet 90 tysięcy, tak? Mówi się nawet o 500 żołnierzach, którzy mieli wczoraj zginąć z rąk Ukraińców i o genialnej broni, którą posiadają właśnie, którą przekazała Polska i inne kraje oczywiście NATO. Ale też generał Mróz pomaga na przykład manewrować czołgami. Teraz Kuba wrócił, Maciejewski, nasz korespondent z Ukrainy, mówi, że to błoto jest upiorne. Tam nie mogą właściwie działać te nowoczesne, szybkie, nawet na gąsienicach są problemy z wozami bojowymi, czołgami i tak dalej, systemami dział samobieżnych. To skute lodem, ten skuty lodem teren, no będzie pomagał. W skuty teren lodem ciężko się wkopać, prawda? No jest 100 tysięcy jakby tutaj czynników, ale które... Ale rakietami dalej... Oj, tak, jak najbardziej. Bardziej. Pamiętajmy, że Rosja cały czas kupuje rakiety. No są doniesienia o uzbrojeniu, które ma iść z Iranu, prawda? I to nie są tylko drony kamikadze, najnowocześniejsze w tym momencie, jakie się produkuje na świecie, mówię to niestety, ale też produkcja rakiet w Rosji ciągle trwa, mimo że teoretycznie nie ma już tego dostępu do elektroniki francuskiej, niemieckiej, mówię teoretycznie, bo się znowu zaraz może okazać, media ujawnią, że jednak się sprzedaje coś z Francji do Rosji, tylko innymi kanałami i tak dalej, co jest normalne w handlu bronią na całym świecie. Więc jakby tutaj pytanie, co będzie dalej, to na pewno zawsze zima pomaga w takim umocnieniu się, tak jak powiedziałaś, tam gdzie się jest, prawda? Ale może tym razem zima będzie pomagała w ofensywnych działaniach Ukraińców. To jest pytanie otwarte, to wie pewnie jedynie sztab generalny ukraińskiej armii. No i bardzo pilnie rzeczywiście te patrioty może nie były takim złym pomysłem. Ukraina potrzebuje systemów przeciwlotniczych bardzo, bardzo Polu, pilnie. Popatrz, my nie możemy przekazać, Niemcy nie mogą przekazać Ukrainie sprzęt z lat 80., tymczasem ultra nowoczesne hajmarsy, które są dużo bardziej rozwinięte, są przekazywane wręcz jawnie Ukrainie. Szkoleni są Ukraińcy, podobno również w Polsce, w Anglii. Mówi się, że też w Niemczech są szkoleni do systemów HIMARS. No to tym bardziej ja się dziwię, to jak można nie przekazać broni, która jest do 2-3 dekady starsza, prawda? No tej tu absurdów jest bardzo wiele, paradoksów. Niemcy mają jeszcze pewne zasoby w magazynach Bundeswehry. Wojciech Biedroń, tygodnik sieci Portal w Polityce. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. A Państwa zachęcam do pozostania z nami. Za chwilkę pochylimy się nad tym, przeciwko czemu właściwie protestują Chińczycy.